A Jezus podkreślił w tym temacie bardzo ważną sprawę, którą powinniśmy sobie uświadomić, że wszystko na tej ziemi przeminie. Wszystkie dzieła, twoje i moje, zmiecie ogień, przeminie to wszystko. To nie jest wieczne, to jest tylko tymczasowe. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Spłonie twój samochód, spłonie twój dom, wszystko spłonie. I z czym wtedy staniesz przed sobą, przed Stwórcą? Co będziesz wtedy miał? Jezus zwraca naszą uwagę na to, żebyśmy patrzyli na to, co wieczne, na to, co się nie skończy. Abyśmy zwracali uwagę na Boże Słowo, które jest wieczne, na Bożą miłość, która jest wieczna. Abyśmy w tym upatrywali takiej stabilności dla naszego życia. Bo jeżeli będziemy się opierać na ziemskich sprawach, to się zatrzęsie kiedyś. To jest niepewne. To nie jest żaden dobry fundament, to jest piach. Ale kiedy opieramy się na Słowie Pana, z wiarą, na tym Słowie, na prawdzie Jezusa Chrystusa, na Nim samym budujemy, to ostoimy się. Nawet gdy przyjdą burze, powodzie i różne kataklizmy. Ostoimy się.